Was w drugim odcinku naszej młodzieżowej telewizji Spontaneous TV. Niestety, podczas tych ferii zabrakło nam aury zimowej. Zamiast za to bawiliśmy się świetnie na zajęciach w bibliotece. Z naszą kamerą odwiedziliśmy zajęcia kulinarne oraz bal karnawałowy. Na tych zajęciach kulinarnych naszym zadaniem było zrobienie pizzy. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza grupa zajmowała się wyrobem ciasta, a druga pokrojeniem składników. Później podzieliliśmy się na grupy i razem zrobiliśmy pizzę. Ustalaliśmy wszyscy, jakie składniki lądowały na pizzę. Potem z niecierpliwością czekaliśmy na jej upieczenie. Pizza była smaczna i wyśmienita. Także pracy dla wszystkich wystarczy. To proponuję Malwika zagadką, a ty się przesiądziesz, Karolinka, do Hani i będziecie robić drugie, dobra? Bez drożdży nie będzie ciasta. Jak wyrabianie ciasta? Dobrze. Ciężko było? Nie. A jak się to ciasto, wyrabia? Zgniata. No a co się zgniata? Ciasto. Drożdże się wkłada. Mąkę. I się to zgniata. Tak. I się to zgniata. Na ostatnich zajęciach odbył się bal karnawałowy, na który wybraliśmy się z naszą kamerą. Były różne zabawy rozrywkowe oraz muzyka. Wszyscy przebrali się w różne postacie. Ja przebrałam się za Walentynkę. Później, na koniec, odbył się wybór na króla i królową balu. Po balu przebierańców odbył się słodki poczęstunek gofry. I tak właśnie zakończyły się nasze ferie z biblioteką. Dzisiaj ostatni dzień ferii. Jesteśmy w Domu Kultury w Przyciszowie na balu karnawałowym. A teraz zapraszamy na wspólną zabawę na wesoły pociąg. Tańczymy wszyscy razem. Thank you.
Jesteśmy właśnie na balu karnawałowym w Przedszowie w Domu Kultury. Ja przebrałam się za walentynkę, mój atrybut to jest serce, dlatego że mama kupiła mi taki właśnie strój, który do mnie pasuje. A ja się przebrałam za klauna z koszalina wersja damska. Tańczymy, tańczymy. Nasz kolega Mateusz zajmuje się obsługą techniczną. Cześć Mateusz! Przebrałeś i dlaczego za to się przebrałeś? I na piłkarza, bo lubię. Za kogo się przebrałaś i dlaczego się przebrałaś? Tak. Przebrałam się za tancerkę. Ponieważ? Jest bal. Skąd pomysł, żeby przebrać się za piłkarza? Powiem tak, że zawsze marzyłam zagrać w piłkę nożną, chociaż nie umiem, ale właśnie stąd się chyba wziął ten pomysł i myślę, że udało mi się z tym pomysłem. Moi kochani, jest nam niezmiernie miło, że uczestniczyliście przez 2 tygodnie w projekcie Ferii z Biblioteką. Jest mi niezmiernie miło, tym bardziej, że w tym roku mamy tak fantastyczną, wielką grupę dzieciaków. Wierzę, że bawiliście się dobrze i będziecie się jeszcze bawić, bo dzisiaj zabawa karnawałowa jest w toku. Mam nadzieję i wierzę, że podobały wam się atrakcje, które przygotowały tutaj dla was pani Halinka, pracownik biblioteki w Przedszowie oraz pani Ula, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedszowie. Ale kiedy coś się zaczyna, to coś się też musi kończyć i w związku z tym, że ferie zbliżają się powolutku, mamy kamień do końca. Chcieliśmy wam powiedzieć, że przygotowałem się do was nagrody i niespodzianki. Dla każdego z was przygotowaliśmy dyplomy i takie skromne upominki. Mam nadzieję, że będą wam się podobać i będziecie z nich korzystać przede wszystkim. A co się najbardziej podobało w czasie tej? Mi się podobało... No wszystko. Jakie pani zajęcia się najbardziej podobały w ferie? Ojej, mnie się wszystko podobało, muszę teraz sobie przypomnieć. Kulinarne na pewno, robienie ciasta drożdżowego przez te najmłodsze dziewczyny, pizza, tak, najdłuższe, ale chyba jakoś tak najcieplej wspominam. Ale codziennie było coś fajnego, mnie się wydaje. Z 16 lutego w Domu Kultury w Przedszowie odbyła się gala sportowca roku. Nie zabrakło nas także tam. W tym roku laureatów było wielu, bo aż 10. Reprezentowali oni również różne dyscypliny sportowe. Laureatami zostali Sylwia Płonka, taniec, Martyna Galus, piłka nożna, Robert Rzepka, kolarstwo, Klaudia Tobiczyk, piłka nożna, Sylwia Piotrowska, tenis stołowy, Kasper Tobiczyk, piłka nożna, Emilia Domider, lekkoatletyka, Wiktoria Frączek, piłka nożna, Igor Gagracz, lekkoatletyka, Jakub Marszałek, lekkoatletyka. Witam, już za chwilę rozpocznie się 6. plebiscyt na sportowca roku w gminie Przeciszów. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Organizatorzy plebiscytu przygotowali różne atrakcje, więc zapraszam do oglądania. Jak się nazywasz i jakim sportem się zajmujesz? Nazywam się Sylwia Piotrowska, zajmuję się tenisem stołowym. Jak się nazywasz i jaki sport uprawiasz? Nazywam się Klaudia Tobiczek i gram w piłkę nożną. Nazywam się Wiktoria Frączek i trenuję piłkę nożną. Mam na imię Karolina Makuch i uprawiam siatkówkę. Nazywam się Konrad Bożewicz i uprawiam piłkę nożną. Igor Galus i uprawiam
Piłkę nożną. Nazywam się Emilia Domider i uprawiam piłkę nożną i lekkoatletykę. Nazywam się Sylwia Płonka i moim sportem jest taniec latino. Szanowni Państwo, na początek zapraszamy na pierwszy występ taneczny, w którym zobaczymy Emilię Brandys, tancerkę formacji turniejowej GLW Jazz Junior, która zaprezentuje się w solówce True the Fire, z którą wywalczyła m.in. pierwsze miejsce na South City Dance Festival w Wieliczce. Trenerem i choreografem Emilii jest Patrycja Keller-Wykręt. Zapraszamy grupę GRW Crew, dwukrotnych mistrzów świata IDF w formacji hip-hop. Jest to grupa reprezentacyjna Szkoły Tańca Grawitacja Dance Akademii Oświęcim. Zaprezentują oni się nam w nowej choreografii, którą wymyśliła Patrycja Keller-Wykręt. Gorące brawa. W pierwszych rozstrzygnięciach czas na naszego gościa specjalnego. Jest nim trener młodzieżowych kart narodowych U18 i U19, szkoleniowiec klubów Ekstraklasy, Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Wisła Płock, a także współzałożyciel Akademii Piłkarskiej Bibeter. Pan Andrzej Wyroba, zapraszamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Czuję się niezmiernie wyróżniony. Tak naprawdę nie czuję się gościem specjalnym, to wy, mali sportowcy, jesteście gośćmi specjalnymi, bo to wam poświęcam tutaj gmina czas i pieniądze na wasz rozwój. I bardzo się cieszę z tego, że wspieracie rozwój tych młodych zawodników. Pamiętajcie o jednym, młodzi sportowcy. To, że pochodzicie z mniejszej miejscowości, można osiągnąć sukces, czego ja jestem przykładem. Pracując w Ekstraklasie, też pochodzę z małej miejscowości. Tylko trzeba być upartym, cierpliwym i dążyć do celu. Mieć swoje marzenia, cały czas myśleć o tym, cierpliwie pracować, bo pamiętajcie, że po drodze na szczyt będzie bardzo wiele rzucanych kul pod nogi. I trzeba mieć wyznaczony cel i uparcie do niego dążyć. Oczywiście to, co robicie, uprawiacie sport, to was musi cieszyć. To was musi cieszyć i będąc już zawodowym sportowcem, zobaczycie, że dzięki temu możecie nie dość zarabiać pieniążki, to bardzo się z tego cieszyć, że robicie to, co kochacie, to, co lubicie najbardziej. We'll be right back.
obecnym życiu kulturalno-sportowym gminy Przeciszów. W ubiegłych latach zarząd parku wraz z panią prezes Katarzyną Lalik spadli szereg imprez oraz wydarzeń. Są to konkurs szopek bożonarodzeniowych, konkurs modelarski, święto gminy Przeciszów, turniej szachowy czy plebiscyt na sportowca roku w gminie Przeciszów. Bank wspiera również bardzo dużo inicjatyw sportowych w naszej gminie i rekreacyjnych, m.in. Dzień Dziecka z Akademią Piłkarską Przeciszów, otwartego mistrzostwa gminy Przeciszów w tenisie stołowym, a także rajdy rowerowe w Piotrowicach i w Przeciszowie. Na wsparcie zawsze mogą liczyć też kluby sportowe działające w naszej gminie. Tym samym władze gminy Przeciszów postanowiły uhonorować panią prezes Katarzynę Lalik tytułem mecenasa kultury i sportu w gminie Przeciszów. Zapraszamy na środek. Szanowni Państwo, ja w imieniu swoim i w imieniu zarządu serdecznie dziękuję za wyrazy uznania. Jakby do tego filmiku już nic nie mogę dzisiaj dodać, ale powiem tylko skromnie, że 125 lat działalności banku do czegoś nas zobowiązuje. Dziękuję serdecznie. Like a rain on a Monday morning, like pain that just keeps on going on. Look ahead, they keep on showing. I don't wanna see that. Kierowali się jakimiś tam zasadami. Ja się nie musiałam kierować żadnymi. Ja kierowałam się po prostu swoim sercem. A że najbliższym mojemu sercu jest taniec, więc wybrałam taniec. Szanowni Państwo, droga młodzieży, sportowcy, dziękuję Wam wszystkim za to, że wzięliście udział w tym plebiscycie. Jest nas tutaj przynajmniej dwa razy więcej jak w ubiegłym roku i to mnie bardzo cieszy. Trochę inna formuła. Tak jak mówimy, chcemy, ażeby wyróżniać jak największą ilość, dotrzeć do jak największej ilości młodzieży, dzieci, która trenuje, która ciężko pracuje. Stąd też ten pomysł. Chcę podziękować panu Krzysztofowi Żebro i panu Łukaszowi Fuczkowi za zorganizowanie tego plebiscytu, tej dzisiejszej gali. Szczególnie tutaj chciałbym przedstawić również pana Krzysztofa. Jest od stycznia tego roku moim pełnomocnikiem i zajmuje się w gminie sportem, kulturą i jest takim koordynatorem, który ma zapewnić sprawne działanie i koordynację pomiędzy wszystkimi organizacjami, wszystkimi klubami, które działają w gminie Przeciszów. Co skłoniło panią do uprawiania takiego sportu? Do uprawiania sportu myślę nie było takiego konkretnego celu. Pierwsze zawody, na które pojechałam, spodobało mi się, wyglądałam na nich dobrze, poszłam na pierwszy trening, no i tak zostało, że chodzę na nie do dziś. Jak się pani czuje wygrywając w plebiscycie? Myślę, że czuję radość, zadowolenie, że moja ciężka praca, wyrzeczenia od młodego wieku zostały docenione. Za to bardzo dziękuję. Czy to, co robisz, sprawia ci dużą frajdę i dlaczego? Oczywiście, to jest moje marzenie i chcę spełniać go do samego końca. I jak się czujesz wygrywając w plebiscycie? Bardzo świetnie. A jak długo już tańczysz? Tańczę od początku pierwszej klasy. I twój największy sukces? Moim największym sukcesem jest wygranie Mistrzostwa Świata w Libercu w Czechach. Kto zaszczepił w tobie żyłkę sportu? Głównie mój WF-ista Michał Romański stworzył całą grupę naszą razem z moimi koleżankami i po prostu zaczęliśmy grać w siatkówkę. Jak się czujesz wygrywając w plebiscycie? Jestem zaszczycona, bardzo się cieszę. Czuję się bardzo dobrze. No i co bym mógł jeszcze dodać, no,
Było bardzo fajnie tam na scenie. No. A jaki twój ulubiony piłkarz? Mój ulubiony piłkarz to Lionel Messi. Po raz który odbywa się plebiscyt? Plebiscyt odbywa się po raz szósty w gminie Przeciszów. Nominowanych w tym roku do nagród było 10 osób. Mieliśmy 10 laureatów. Każdy dostał takie same nagrody, każdy był wyróżniony w ten sam sposób. Zapewne wiecie już, że nasz Dom Kultury posiada nową galerię sztuki o pięknej nazwie – Na skrzydłach. W galerii tej możemy podziwiać już drugą wystawę, której wernisaż odbył się 20 lutego. Znajdujemy się w galerii Na skrzydłach na wystawie prac plastycznych podopiecznych warsztatów terapii zajęciowych z Chełmka, Przeciszowa, Jawiszowic oraz Oświęcimia na wernisażu Linoryt. Tyle osób, które tutaj są z nami w tym dniu.
każda następna wystawa będziemy mieć również takie same nie powiem tłumy, ale ilości widzących, zainteresowanych. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani dyrektor, dziękuję pracownikom, dziękuję pani kierownikom. Dziękuję Państwu. Skąd pomysł na zorganizowanie tego typu galerii? Na tą wystawę zostaliśmy zaproszeni przez pana Łukasza z Ośrodka Kultury tutaj w Przeciszowie. On zobaczył pracę naszych podopiecznych w Chełmku i tak jak wspominał na otwarciu, chciałaby te prace też były tutaj przedstawione w waszym Ośrodku Kultury. W jakim wieku są autorzy prac? O, autorzy prac są naprawdę, rozpiętość wieku jest tu bardzo duża. Od 25 roku życia do wzwyż nawet 50+, bym powiedziała. Ile podopiecznych uczestniczyło na tym projekcie? Na warsztaty. Na nasze warsztaty, gdzie główną siedzibę mamy w Chełmku, uczęszcza 40 podopiecznych, natomiast w filiach w Przeciszowie, w Jawiszowicach, w Oświęcimiu mamy po 20, czyli robi nam się równa setka podopiecznych. Oczywiście perełek nam nie brakuje na naszych warsztatach, natomiast linoryt jest bardzo trudną techniką, więc mają instruktora. Oczywiście na każdym etapie uczestniczą od wyboru pracy, od przeniesienia uczestniczy instruktor w tej pracy, a natomiast już sama praca z dłutem to jest praca podopieczna. Kto wymyślił taką nazwę wystawy i dlaczego taka nazwa? Taka nazwa linoryt. Ta nazwa pochodzi od techniki, którą są wykonane te prace tutaj, które są zaprezentowane. Czy oprócz warsztatów plastycznych są inne zajęcia? Tak, oczywiście. Nasi podopieczni mogą uczyć się i pracować w różnych pracowniach, na przykład w pracowni gospodarstwa domowego, która jest na każdym warsztacie, w każdej filii, w pracowniach rzemiosł różnych, rękodzieła artystycznego, ogrodnictwa, dekoratorskiej. Także jest dużo możliwości dla podopiecznych, aby poznawali nowe dziedziny. Dzień dobry. Od kiedy panie malują i co panie najbardziej lubią malować? Lubimy malować różne sowy, robimy na Wielkanoc baranki, co tam jeszcze można powiedzieć. Mamy takiego pana Roberta, co nam też pięknie drewniane szopki robi. A pracę w linorycie lubisz? Tak. Tu właśnie jest mój skorpion, tam z tyłu, tutaj, tu. I można po prostu wszystko popatrzeć tutaj, jak pięknie pracujemy. Panie są z nas zadowolone. Jestem z Dworów, z Oświęcimia, mam na imię Marta Komarowska. Ja maluję tylko od 2 lat. To jest takie czasochłonna praca. To trzeba mieć cierpliwość do tego i po prostu, jakby to powiedzieć, zainteresowanie tym. Ale tak to ogólnie, no to wiadomo, wszystko co panie malujemy, co panie nam po prostu dadzą. Oprócz tych wszystkich wydarzeń miała miejsce u nas sesja fotograficzna naszej ekipy Spontaneous TV. Nie zabrakło miłej i wesołej atmosfery. Efekty możecie sami zobaczyć na stronie internetowej kulturalnypowiat.pl. Koniecznie pod tym filmem zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, ponieważ was to nic nie kosztuje, a nam pomaga zwiększyć zasięgi.